Dzień dobry, serdecznie Państwa witam. Dzisiaj kolejna część z serii spotkań na temat spotkań Pana Jezusa z różnymi osobami, które z tego spotkania wyniosły wiele korzyści. I tym razem omówimy temat spotkania Pana Jezusa Chrystusa z dwoma niewidomymi, którzy zostali uzdrowieni w domu. To zdarzenie jest opisane w Ewangelii Mateusza, rozdział 9, od 27 do 31 wersetu. A gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za Nim dwaj ślepi, wołając i mówiąc: zmiłuj się nad nami, Synu Dawida. Zmiłuj się nad nami, Synu Dawida. Ciekawe zawołanie. Według Izajasza, 35 rozdział, werset 5, uzdrowienie ślepego pokazuje nam jasno, że przyczynił się do tego zapowiedziany w Starym Testamencie Syn Dawida. Pan Jezus Chrystus przybył jako Syn Dawida, aby wyratować Izraela i być błogosławieństwem dla ludzi. Jednakże większość spośród nich odrzuciła Pana Jezusa Chrystusa, tego, który przyszedł jako ich król. Dlatego Boże zamiary zostały odłożone w czasie. Odrzucenie przez ludzi Pana Jezusa Chrystusa, odrzucenie Pana Jezusa Chrystusa przez lud izraelski zmieniło charakter Jego posłannictwa wśród Jego uczniów, wśród Jego zwolenników. Zamiast panować razem z Nim, musieli razem z Nim cierpieć. Oni musieli włożyć wiele wysiłku, aby zrozumieć i przyjąć te nowe okoliczności. W swojej dobroci i cierpliwości Pan Jezus Chrystus próbował wciąż na nowo wyraźnie przedstawić tę sytuację wszystkim ludziom, w szczególności zaś swoim uczniom. Używał w tym celu różnych, wielorakich środków. Mówił o tym bezpośrednio w podobieństwach i działając na różne sposoby. W tym właśnie sensie musimy rozumieć spotkanie tych dwóch niewidomych, o których tu czytamy, z Panem Jezusem. W tym właśnie zakresie to spotkanie ma swoisty charakter. On obchodził się z nimi w sposób, który z jednej strony potwierdzał tę zmianę, z drugiej zaś uwzględniał nową sytuację. Tych dwóch ślepych idzie za Panem Jezusem Chrystusem, wołając: zmiłuj się nad nami, Synu Dawida. Prośba "zmiłuj się" apeluje do Jego miłosierdzia. Tytuł Syn Dawida mówi o Jego królewskiej mocy. Jedynie przez Jego łaskę i Jego moc mogą zostać otwarte ich oczy. Doskonale to rozumieli. Jednak na tej drodze, która jest równoznaczna z publicznym uznaniem Pana Jezusa Chrystusa jako Króla, nie ma miejsca na ich uzdrowienie. Pan Jezus Chrystus nie reaguje na ich prośbę i wchodzi do domu. Dopiero w prywatnym otoczeniu daje im możliwość, aby mogli powtórzyć swoją prośbę i pyta: czy wierzycie, że mogę to uczynić? Rzekli mu: tak jest, Panie, tak jest, Panie. Po tych słowach Pan Jezus Chrystus ich uzdrowił. Na tej drodze, w oddaleniu od ludzi, którzy Go odrzucili, Pan Jezus Chrystus dał im znowu ujrzeć światło. Także i dzisiaj istnieje jeszcze ta druga droga. Druga droga. Jako wykupieni wierzymy w Pana Jezusa Chrystusa, który został odrzucony przez ten świat. Z Nim dzielimy to odrzucenie. Nasze oczy zostały otworzone, widzimy Pana Jezusa Chrystusa. Oglądanie Pana Jezusa Chrystusa, oglądanie Go i radość z Nim, z Panem Jezusem Chrystusem, jest więcej warte niż wszystkie skarby świata. I tutaj warto na to zwrócić uwagę. Z wcześniejszej
reakcji ludu, która tutaj była opisana, możemy wyciągnąć też wniosek, że działanie Pana Jezusa Chrystusa nie prowadziło do publicznego uznania Jego Królestwa. Dlatego też Pan Jezus Chrystus powiedział tym niewidomym: uważajcie, baczcie, aby nikt się o tym nie dowiedział. Jednak oni przez swoje zachowanie udowodnili, że nie zrozumieli Jego słów. To nam jasno pokazuje, że człowiek może otrzymać wybawienie i Boże błogosławieństwo i z niego w pełni korzystać, a jednak zupełnie nie rozumieć powodu, dla których Pan Jezus Chrystus go wybawił i dlaczego Pan Jezus Chrystus pragnie go błogosławić. Zatem widzimy, warto przyjść do Pana Jezusa, nawet nie rozumiejąc, dlaczego On ma tę moc, która nam może pomóc, bo Pan Jezus ma moc zbawienia, uratowania nas od piekła. Pan Jezus Chrystus jest najwspanialszym ze wszystkich ludzi i możesz Mu w pełni zaufać. Następnym razem chciałbym omówić zagadnienie związane ze spotkaniem opętanego, ślepego i niemego, który jest opisany w 12 rozdziale Mateusza, przy okazji którego stało się bardzo smutne zdarzenie, jakim jest bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam za jakiś czas.